jesteśmy na spotkaniu cebulowym organizowanym przez Warzywa i Owoce Miękkie w Strzałkowie, Wiesław Jakubowski, firma Hazera. Firma Hazera od lat specjalizuje się w hodowli doskonałych odmian cebul, praktycznie wszystkich typów, bo nasze produkty używane są niemal na całym świecie, wszędzie tam, gdzie wysiewa się cebulę. Na naszym rynku popularne w zasadzie są trzy typy cebuli. Cebula dnia bardzo długiego, czyli Riesburgery, cebula dnia długiego, czyli wszystkie typy amerykańskie, hiszpańskie oraz tak zwane cebule z siewu zimowego. No, zasiewy mamy już za sobą, bo mamy wrzesień. Jeśli chodzi o naszą ofertę, to takimi naszymi sztandarowymi produktami są cebule jakościowe. Cebule jakościowe, które możemy po pierwsze długo przechowywać, po drugie mają doskonałą jakość. I takim przykładem takich cebul jakościowych jest nasza odmiana Dormo. Cebula, której przeznaczeniem jest bardzo długie przechowywanie. Dormo możemy przechowywać praktycznie do czerwca, do kiedy się tą cebulę opłaca jeszcze trzymać, bo już wiadomo, w czerwcu, koniec czerwca pojawiają się cebule z dymki, cebule zimujące. Mamy również szereg cebul, które odznaczają się bardzo wysokim plonem, wyróżniają na rynku plonowaniem i takim przykładem jest na przykład odmiana Rino. To jest cebula dnia długiego, to jest Riesburger. Widzą Państwo, że te Riesburgery mają cieniutką szyjkę. No, nie widać tego, ale to są cebule bardzo twarde. W przypadku Dormo mówimy o składowaniu na 4-5 metrów i te cebule po tym długim składowaniu nie odkształcają się. Mają podwójną, potrójną muskę. No wiadomo, cebula to jest magazyn wody i im ten magazyn jest szczelniejszy, i tak jest w przypadku naszych Riesburgerów, nie tylko Dormo, ale także Fasto, Centro czy Firmo, tym te straty po przechowaniu są mniejsze. W przypadku cebul dnia długiego, tutaj najważniejszy jest plon. Plon dużych cebul, ich przeznaczeniem z natury jest przemysł, czyli obieranie. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ten rok nie był łatwy dla producentów cebuli. Sezon rozpoczął się chłodami. Cała wiosna była zimna, praktycznie do 15 czerwca były chłody, od 15 czerwca nastało upalne lato. W ofercie mamy różne nasiona. Nasiona naturalne, nasiona precyzyjne i w przypadku cebul w typie Riesburger, gdzie należałoby je wcześniej wysiewać, kiedy jest chłodno, proponujemy Państwu użycie nasion podkiełkowanych. Te nasiona podkiełkowane są gwarancją dużo szybszych wschodów, bardziej wyrównanych wschodów, w związku z tym później cała uprawa jest o wiele łatwiejsza, zwłaszcza ochrona przed chwastami. W ostatnich latach obserwujemy trend coraz większego zainteresowania odmianami, które możemy używać w rolnictwie ekologicznym. De facto ustawodawcy tutaj krajowi dopuszczają, jeżeli nie ma odpowiedników, użycie nasion niezaprawionych. I takie mamy w swojej ofercie. Przy tych nasionach niezaprawionych też warto zwrócić uwagę, żeby wybierać nasiona niezaprawione, podkiełkowane, co też znacznie w tej uprawie ekologicznej ułatwia uprawę, wzrost tej cebuli. Jeszcze chciałem pokazać taką typową cebulę, która jest pakowana na worek. Proszę zobaczyć, że ta szyjka jest cieniutka i w przypadku takich upraw ekologicznych, gdzie mamy ograniczone możliwości zwalczania wielu chorób. No tutaj przez taką cieniutką szyjkę, która się szybko zaciska, te patogeny mają utrudniony dostęp i to powoduje, że ta cebula w przechowywaniu doskonale się spisuje. W ofercie firmy Hazera mamy także odmiany, które są nawet nietolerancyjne, a odporne na mączniaka. Jest taka odmiana Santero, myślę, że w najbliższym czasie pojawi się jeszcze kilka innych odmian.
które będą tą odporność na mączniaka miały. I na zachodzie większość gospodarstw ekologicznych korzysta już z tych odmian, które charakteryzuje ta odporność na mączniaka. Natomiast choroby cebuli to nie tylko mączniak, ale także choroby odglebowe, różowienie czy też fuzarium. No tutaj wieśni nie są dobre, bo większość, nie mamy jeszcze odmian odpornych. No tu prace hodowlane od lat trwają, ale no na razie jeszcze nikt takich odmian nie wyhodował. Natomiast mogę z doświadczenia powiedzieć, że są odmiany w typie amerykańskim, hiszpańskim, które charakteryzują się dużo mocniejszym systemem korzeniowym i no może nie odpornością, ale tolerancją na zwłaszcza różowienie korzeni, ale także obserwujemy, że nieco mniejszą podatnością na fuzarium. Te mocne korzenie, gdy fuzarium próbuje atakować, no one tej wody dostarczają na tyle, że możemy liczyć na dobre plony. Także tutaj w przypadku chorób odglebowych polecam odmiany, które są w typie dnia długiego, czyli hiszpańskie i amerykańskie. No w ofercie mamy kilka takich odmian, począwszy od typowej odmiany w typie hiszpańskim Valentino, poprzez odmianę Rino, która tutaj w naszym klimacie doskonale plonuje. Po odmiany takie nieco starsze, ustalone, z doskonałą muską, odmianę Francisco. Także asortyment tych cebul jest naprawdę bogaty. No, zakończyły się siewy cebul zimowych, no tutaj też mamy całą gamę odmian, począwszy od takiej starszej odmiany Wolf, poprzez Pantera i odmiany z Easy Cementi, bo dodam jeszcze, że oprócz hodowli Hazery również w ofercie znajdują się odmiany z Easy Cementi i to są dwie odmiany cebuli zimowej o żółtej łusce. Jest to odmiana Senshu Yellow i Saratoga. Mamy bardzo wczesną odmianę cebuli Nevix. Ona nadaje się i na zbiór pęczkowy, i na cebulę obcinaną. Ona ma białą łuskę. W ofercie mamy również odmiany standardowe do wysiewu wiosennego o łusce białej Maxia Venus, jak również o łusce czerwonej. W typie hiszpańskim jest odmiana Redmech. Także głównie ten Redmech to jest propozycja dla przemysłu, charakteryzuje się bardzo dużym plonem. I jeszcze Red Rover to jest taka odmiana w typie Riesburger o łusce czerwonej. Odmiana, która bardzo dobrze się przechowuje, jest bardzo dobra jakościowo i tutaj głównie z przeznaczeniem na świeży rynek.